Rozpoczynamy konferencję prasową po meczu Gimale przy Futsal Leszno FC Kartuzy. Zaczniemy tradycyjnie od trenera gości, Jakub Hoffman. Jak pan ocenia to spotkanie? Zresztą ja myślę, że spotkanie było na remis. Gdzieś tam odrobina szczęścia z naszej strony, bo bramka na 4 tu się podbijała od Kuby Konkola. A potem co już gospodarze grali z wycofanym, to chyba każdy widział, więc no, dużo szczęścia i udało nam się te 3 punkty zdobyć. Praca sędziów, jak pan skomentuje w dzisiejszym spotkaniu? No ja nie mam żadnych obiekcji, powiem szczerze. Wiemy, że w Kartuzach polityka tego klubu polega na tym, żeby szkolić młodzież. Jakimi sukcesami mogą pochwalić się kluby młodzieżowe FC Kartuzy? No znaczy teraz byliśmy w tym roku w Łęczyce na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski, zajęliśmy 4. miejsce. I cały czas raczej trenujemy z rocznikami 2007-2009 już od 4 lat, także tam jeszcze jakichś wielkich sukcesów nie ma, bo też nie ma jakichś wielkich turniej, ale całkiem fajnie sobie radzą. Dziękuję bardzo. Zawodnik drużyny gości, Błażej Gruber. Bramka, zwycięstwo, fenomenalny zawodnik dla Ciebie, prawda? No tak, przyjechaliśmy tutaj z założeniem, że jechaliśmy tutaj ponad 6 godzin, tak. No wyszliśmy z założenia, że przyjechaliśmy tutaj wygrać, zdobyć 3 punkty. 5. miejsce przed tym spotkaniem w tabeli, 21 punktów. Spodziewaliście się, że wasza gra będzie w tym sezonie tak dobra? No w sumie się nie spodziewaliśmy, ale tam gdzieś celujemy w pierwszą piątkę co najmniej. Dziękuję bardzo. Trener gospodarzy Dariusz Pieczyński. Absolutny MVP tego spotkania po stronie gospodarzy, jednak wynik mógłby być dzisiaj inny. Jak pan skomentuje ten mecz? Oczywiście, że tak. Zdecydowanie zagraliśmy bardzo słabe spotkanie, uważam. Całkowicie nie zrealizowaliśmy tego, co sobie założyliśmy. Przed meczem uważam, że może było to powodem tego, że za dużo meczów w ostatnim czasie się nałożyło. Tutaj fajny spektakl w środę, tak, rewelacja. Niemniej jednak myślę, że na chwilę obecną rzadko jaka drużyna jest w stanie grać co 3 dni mecze. Wydaje mi się, że dzisiaj to było widać, bo nie w wielu momentach fizycznie gdzieś odstawaliśmy od drużyny w momentach takich stykowych. To zaważyło o wyniku. Gratuluję drużynie przeciwnej postawy i zwycięstwa. Ja nie jestem zadowolony. Myślę, że tutaj poniżej oczekiwań zagrało tak naprawdę 80% zawodników. Więc musimy wyciągnąć wnioski z tego spotkania i przygotować się do kolejnego. O sędziów pytałem już na gości, teraz pana spytam, jak pan. Nie mam zastrzeżeń żadnego sędziów tak naprawdę. A w bramce wymuszona zmiana, Filip Twardowski, jego występ? To znaczy wymuszona, nie wymuszona. My tak naprawdę w tym sezonie chcemy ogrywać zespół, tak? Taki jest cel. Łukasz Błaszczyk wyjechał na kadrę U19, tak? I nie robimy z tego żadnego problemu. Gdybyśmy grali o coś więcej, to pewnie byśmy mieli inne priorytety. Chcemy ogrywać wszystkich zawodników, tak? W miarę, jak jest to możliwe, każdy z tych zawodników gra, tak? Nikt nie może mówić, że gdzieś gra dużo mniej czy coś takiego. Staramy się ten pierwszy sezon tutaj, żeby każdy poczuł tą atmosferę pierwszej ligi, bo to jest całkiem inne granie i mam nadzieję, że gdzieś tam w kolejnych meczach to będzie wyglądało lepiej. Dziękuję bardzo. Jakub Łonicki, zawodnik gospodarstwa. Jak ty ocenisz to spotkanie? No zdecydowanie przegraliśmy to spotkanie na własne życzenie, tak? Te błędy po prostu były niewymuszone ze strony przeciwnika. Niestety daliśmy się zaskoczyć, kilka tam szczęśliwych dosyć interwencji bramkarza gości. Ale no trudno, przegrywamy to spotkanie, no musimy wyeliminować te błędy i zabierać się dalej za wygrywanie meczu. Rzeczywiście dało się dzisiaj odczuć te trudy spotkania z wicemistrzem Węgier z środy? Ciężko powiedzieć, no jeżeli tak trener mówi, to w sumie tak musi być, tak? Że tam to gdzieś tam zostało. Niemniej jednak nie możemy się tym usprawiedliwiać, bo przegraliśmy sami po prostu ten mecz. Dziękuję